Halina Janiszek kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez 6 lat. Została zwolniona, bo jak tłumaczy Anna Białkowska, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialna m.in. za politykę społeczną, podejmowała niecelowe i niegospodarne decyzje w kwestii zatrudnienia. To jest namnażanie stanowisk kierowniczych, dzielenie działów na jeszcze mniejsze. To jest prośba o zatrudnienie kolejnych osób, gdzie można było zagospodarować osoby już zatrudnione. Teraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwa kontrola. Zwolnienie Haliny Janiszek nie wynika jednak bezpośrednio z wyników przeprowadzanego audytu, mówi Anna Białkowska. Pełnienie obowiązków dyrektora przejął dotychczasowy wicedyrektor Marcin Gierczak. Aktualnie w MOPS-ie pracuje ponad 500 osób. Jak twierdzi wiceprezydent Radomia, ci pracownicy nie stracą zatrudnienia. Będą zagospodarowani w inny sposób, ponieważ dochodzą teraz stypendia socjalne, odchodzą z Wydziału Oświaty. Będzie taki wydział stworzony w MOPS-ie i tam będą potrzebni pracownicy, więc będzie restrukturyzacja kadry pracowniczej MOPS-u. Marcin Gierczak, pełniący obowiązki dyrektora, w ciągu tygodnia ma przedstawić plan restrukturyzacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwolnienie Haliny Janiszek to kolejna zmiana personalna przeprowadzona przez nowe władze miasta. Jak informowaliśmy, kontrola prowadzona jest teraz także w Zakładzie Usług Komunalnych. Dotychczasowy dyrektor tego zakładu, Andrzej Kielski, odchodzi na emeryturę, a jego obowiązki przejął Grzegorz Janduła. Kilka zmian nastąpiło już także w samym magistracie. Leszek Pożyczka, który był dyrektorem Wydziału Edukacji w czasie prezydentury Andrzeja Kosztowniaka, został radnym Prawa i Sprawiedliwości i wziął bezpłatny urlop. Zastępuje go Renata Słoniewska-Seta. Zlikwidowano natomiast stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji, które do tej pory zajmował Sławomir Adamiec. Także dyrektorka Wydziału Kultury Krystyna Szymańska odchodzi na emeryturę. Wkrótce zostanie rozpisany konkurs na nowego dyrektora. Zlikwidowano też stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury. Pełniący je do tej pory Marek Sośnia pracuje teraz w Wydziale Komunikacji.